Eksploracja SCP-PL-043. Wstęp. Pierwsze próby eksploracji nowo odkrytego kompleksu były dokonywane jedynie przez dwie grupy naukowe, z których każda liczyła 5 osób. 2 pracowników naukowych, 2 agentów oraz 1 pracownika medycznego. Obecność 2 badaczy pozwalała na poddawanie elementów naukowych kompetentnym dyskusjom. Jeden strażnik prowadził wyprawę, a drugi zapewniał bezpieczeństwo na jej tyłach. Zadaniem lekarza było udzielanie odpowiedniej pomocy medycznej i antymemetycznej członkom eksploracji oraz utrzymywanie ich zdrowia psychicznego. Podczas pierwszych wypraw każdy uczestnik grupy eksploracyjnej posiadał przy sobie 1 egzemplarz broni krótkiej, jednakże jego wykorzystanie mogło mieć miejsce jedynie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez starszego stopniem strażnika bądź w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Ponadto, w związku z znaczeniem zagrożenia radioaktywnego na śluzie wejściowej, strażnicy wyposażeni byli w liczniki Geigera, a medyk co określony czas miał podawać uczestnikom eksploracji płyn Lugola. Po potwierdzeniu istnienia rejonów silnie napromieniowanych w SCP-PL-043, liczniki Geigera zaczęto dystrybuować między wszystkich uczestników eksploracji, a do wykazu wyposażenia obowiązkowego dołączono konieczność ubierania kombinezonów ołowiowych przed wchodzeniem do kompleksu. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowy protokół SCP. Grupy początkowo łączone wchodziły przez śluzę o średnicy światła 200 cm do około 12-kilometrowego, opadającego nieregularnie terenu konserwacyjnego, który, jak później wywnioskowano, prowadzi na północ wzdłuż zachodniej ściany kompleksu. Po wschodniej ścianie tunelu co setki metrów znajdują się inne śluzy prowadzące do właściwych pomieszczeń SCP-PL-043. Do tej pory zbadano jedynie 6 pierwszych wejść i większość ich kondygnacji, ponieważ dalsza część tunelu odznacza się skrajnie wysokim napromieniowaniem, jednak nie w rozumieniu radiacji w skutku ubocznym, ale jako efektu rezultatu niezamierzonego uruchomienia systemu obronnego SCP-PL-043, szczegóły niżej. Odkrycia. Pierwsze pomieszczenie. Oddalone od wejścia około 150 metrów. To jednopiętrowy, sferyczny pokój o promieniu 30 metrów, zbudowany w większości z popękanych płytek betonowych. Aktualnie dokonuje się jego remontu przy wykorzystaniu materiałów lepszej jakości. W czasie pierwszej wyprawy, po wejściu do niego, eksploratorzy usłyszeli odgłosy przełączania się maszynerii pod płytami. Dzisiaj wiadomo, że urządzenia te stanowiły stary, wyczerpany akumulator, który można było uruchomić na 24 godziny przy wykorzystaniu tarcia po deszczu butów o płyty. Wystarczyło, że jedna osoba spokojnym tempem będzie przez 5 minut chodziła wokół pokoju. Rozmiary oraz skład akumulatora wskazują na to, że zapewne został stworzony w sekrecie, ponieważ pozwalał na nadzwyczajne w tamtych czasach dostarczanie prądu elektrycznego do całości, a przynajmniej wszystkich odkrytych do dziś rejonów kompleksu. Fundacja zdołała rok później przebudować pomieszczenie i przekształcić starą, wydajną technologię w nowy system, który był równie efektywny, niemalże niezawodny, a zamiast kontaktu kinetycznego z podłożem wymagał jedynie automatycznego dopływu dwutlenku węgla, który został zapewniony po zmodyfikowaniu szybu wentylacyjnego, który prowadził wzdłuż tunelu konserwacyjnego. W związku z incydentem tąpnięcie, nowy system zasilania został tymczasowo wyłączony. Aktualnie wzbronione jest wznawianie ciągłego dopływu energii do reszty kompleksu. Jak ktoś tam wejdzie i przyłączy ten podniecająco czerwony przycisk, dostanie latarkę, porcję suchego prowiantu i nie będzie mógł wrócić, dopóki nie powie nam, co dokładnie zasilił. Doktor. Drugie pomieszczenie. Kaedem, oddalone od poprzedniego o około 400 metrów. To 12-piętrowa konstrukcja, której większość kondygnacji ma wymiary 25 na 30 metrów. Wejście z tunelu konserwacyjnego prowadzi na ostatnie piętro, a poszczególne kondygnacje połączone są okręcającymi się wokół własnej osi metalowymi schodami pośrodku. Na najwyższym piętrze, wokół klatki schodowej, znajduje się 5 połączonych rzędów krzeseł orientowanych w stronę schodów. Na wschodniej ścianie znajdują się 2 okna, a przynajmniej oszklone otwory w ścianach, za którymi panuje nieprzenikniona czerń. Widoczna jest jednak wystająca na zewnątrz okna lampa, która po przywróceniu zasilania nie rozświetliła przestrzeni za oknem, a jedynie otoczyła się pomarańczową, migającą nieregularnie poświatą. Wysokość poszczególnych pięter wynosi około 5 metrów, ściany zbudowane są z cementu, pokrytego dawniej jasnobrązową farbą olejną. Naliczono 25 napisów kaedem, czarny marker, na ścianach kondygnacji. Piętro 11. Układ identyczny w wyższym, z wyjątkiem faktu, iż prawe okno pozbawione jest szyby, prawdopodobnie na skutek wybicia. Dokonano jak dotąd wyłącznie jednej próby zbadania tej kwestii. Jeden ze strażników zbliżył się do okna i po wyciągnięciu licznika Geigera na zewnątrz głośno odnotował, iż promieniowanie jest tam silne, jak gdyby za oknem wybuchła bomba atomowa. Zwrócił też uwagę na ciepło panujące na zewnątrz. Zwrócono również uwagę na nieprawdopodobną dewiację promieniowania beta, które nie zanikało według oczekiwań. Mężczyzna zmarł wskutek napromieniowania po 12 godzinach. Od tego czasu otwór jest zabezpieczony. Nie wiadomo, co sprawia, że szyby na tych dwóch piętrach mogą skutecznie deporcjonować radiację. Odnotowano także dwie anomalie, spośród których pierwsza sprawia, że niektóre siedzenia, pomimo oświetlenia, pozostają pokryte cieniem. Siadanie na nich jest jednak bezpieczne. Piętro to w niezrozumiały sposób irytuje oraz wywołuje uczucie osaczenia u większości dłużej przebywających na nim pracowników. Tutaj również sporadycznie objawia się druga odkryta anomalia. Kiedy cienie eksploratorów na ułamek sekundy znikają i pojawiają się niemożliwie daleko. Na przykład światło latarki pada na osobę stojącą przed ścianą. Początkowo jej cień jawi się na powierzchni ściany, aczkolwiek po chwili, czasami przebiega to niezauważalnie szybko, cień ten rzucony jest 10 metrów dalej na podłożu. Eksploratorzy często odnoszą również wrażenie, iż cienie w tym miejscu dają się poruszać inaczej niż osoby, które je rzucają. Piętro 10. Początkowo piętro to było zagruzowane, a na 5 siedzeniach znaleziono ludzkie szczątki. Autopsja pozostałości wykazała, iż mogły one liczyć nawet 60 lat, zgon około lat 40. XX wieku. Potencjalna przyczyna śmierci to otrucie tlenem, powietrze w tym miejscu było niebezpiecznie ubogie w azot, a bogate w tlen. Stosunkowo niski współczynnik rozkładu zawdzięczają temu, iż kompleks przez dziesiątki lat znajdował się w warunkach utrudniających rozwój życia bakteryjnego oraz szkodników. Na szczególną uwagę siedzenia, na których znaleziono ciała, również wydają się pokryte cieniem. Piętro to stanowi obowiązkowy przystanek w celu sprawdzenia zdrowia członków grupy przez lekarza. Piętro 9. Na piętrze tym nie ma okien ani siedzeń, ścian nie pokrywa farba, a podłoże jest popękane. W północną ścianę wbudowane są zakratowane drzwi, które prowadzą do wąskiego tunelu z niskim stropem. Niemożliwa jest eksploracja dalszej części owego tunelu, ponieważ 5 metrów od wejścia promieniowanie ze ścian jest śmiercionośne. Oświetlenie dalszej części tunelu nie ujawniło niczego poza licznymi pajęczynami i kurzem. Światło ukazywało jedynie ciemność kilkadziesiąt metrów dalej. Jeden z najważniejszych pomiarów na tym piętrze został przeprowadzony przez eksplorację doktora Popielnickiego. Nazwisko ujawnione w związku z zaginięciem grupy. Od tego czasu odpowiedzialne zespoły próbują wyłączyć radiacyjny system ochronny kompleksu. Piętro 8. Piętro niemalże identyczne z powyższym, z wyjątkiem, iż u północnej ściany znajduje się 3 drzwi, u wschodniej 2, a u południowej 1. Każde z 6 pomieszczeń stanowi niewielkie biuro. Większość dokumentów, jakie znaleziono, odnosi się do zarządzania przepływem informacji w kompleksie. Niektóre z nich opisują postępowanie zapobiegawcze przed problemami z rozszczepialnością, a inne przedstawiają akta personalne poszczególnych pracowników SCP-PL-043. Brakuje jednakże informacji najistotniejszych dla fundacji, mogących wyjaśnić cel istnienia SCP-PL-043 i powiązane z nim anomalie. W jednym z biur odnaleziono podniszczone mapy obiektu, w dodatku jedynie poglądowe, nie przedstawiające wielu znanych do tej pory miejsc, dzięki czemu możliwe było oszacowanie jego całkowitego obszaru. Procedury postępowania w razie niebezpieczeństwa inwazji w czasie II wojny światowej przywołują z kolei konieczność uruchomienia systemu ochrony promieniotwórczej. Brakuje jednak informacji o tym, gdzie należałoby tego dokonać. Anomalia cienia jest w tym rejonie wzmożona. Jeden z młodszych stażem naukowców usiłował zastrzelić uciekający od niego cień, w rezultacie rykosztem trafił drugiego w kask. Obyło się bez poważniejszych obrażeń. Lekarz powinien bacznie obserwować i być obserwowanym przez innych. Piętro 7. Stanowi część korytarza, która od strony południowej prowadzi do archiwów niedostępnych w związku z ochroną radiacyjną. Strona północna prowadzi do większej, półkolistej hali, na środku której znajduje się brązowy pomnik 300 cm na 300 cm na 600 cm, przedstawiający mężczyznę wąchającego kwiat. Padałoby nań intensywne promieniowanie światła z reflektora u sufitu. Miejsce to prawdopodobnie jest jednym ze skrzyżowań, prowadzi bowiem do niego troje innych drzwi. Wszystkie z nich są zamknięte tak dobrze, iż fundacja bezskutecznie usiłuje od roku 2006 je otworzyć lub zniszczyć. Hala właściwa jest kolejną anomalią. Krążąc wokół pomnika, można zauważyć dwa cienie, które zdają się w każdym momencie znajdować dokładnie na zakręcie przed obserwatorem, przez co niemożliwe jest przyspieszenie do nich. Jeżeli dwie osoby staną po przeciwnych końcach pomnika, obie będą widziały te cienie w różnych miejscach. Piętro 6. Identyczne z piętrem 8. Nie zostało one zbadane tak dokładnie jak powyższe, ponieważ druga wyprawa w niemalże całości została w nim uśmiercona. Analiza miejsca zdarzenia pozwoliła wysnuć ogólny opis przebiegu tragedii. Jeden ze strażników mierzył siłę promieniowania w pobliżu pojedynczych drzwi u południowej ściany, podczas gdy reszta ekspedycji odczytywała mapę. Strażnik nagle został wciągnięty do środka pomieszczenia, a po ucichnięciu towarzysza drugi oddał w kierunku drzwi 6 strzałów, chcąc uśmiercić cel. W momencie przeładowania broni nieznane zagrożenie SCP-PL-043-1 opuściło pokój i atakowało resztę eksploratorów, doprowadzając do ich szybkiej śmierci na miejscu. Lekarz próbował uciec, kierując się w górę schodów, jednakże SCP-PL-043-1 udało go doścignąć i częściowo skonsumować na schodach. Wszyscy członkowie wyprawy zginęli wskutek uszkodzenia narządów witalnych, a ich ciała nosiły pośmiertne oznaki żerowania. Ostały się jedynie głowy i większość pozbawionych ciała struktur kostnych eksploratorów. Nie wiadomo, czym jest i jak wiele istnieje SCP-PL-043-1. Zgodnie z zarządzeniem Komitetu do Spraw Etyki nie planuje się przeprowadzania badań tego piętra, dopóki zagrożenie SCP-PL-043-1 nie zostanie zneutralizowane. Wejście do klatki schodowej na piętrze 6 jest dzisiaj zablokowane. Piętro 5. Jest to puste pomieszczenie, na którego podłożu znajdowało się 155 listów od pracowników kompleksu do rodzin mieszkających w Polsce i za granicą. Wszystkie zostały zebrane przez treściwą wyprawę. Miejsce to prawdopodobnie było czymś w rodzaju węzła pocztowego, który z nieokreślonego powodu nagle przestał działać, bądź jedynie sprawiał wrażenie działającego. Jako kwestia o niskim priorytecie, nie jest ona aktualnie poddawana dochodzeniu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pozyskane mapy kompleksu przedstawiają 5. piętro jako miejsce z wieloma pomieszczeniami, między innymi kolejnym wejściem na powierzchnię oraz pracownią telegraficzną. Piętro 4. Niewielkie, podniszczone pomieszczenie, w którym znajdowało się biurko, krzesło oraz telegraf. Można założyć, iż jeżeli prawdą jest, że wyższe piętro było fałszywe, to owo mogło w istocie stanowić prawdziwy węzeł komunikacyjny dla dowództwa kompleksu. Nie należy jednak odrzucać możliwości, iż wyższe piętro w istocie było kiedyś węzłem komunikacyjnym, a potem jedynie miejscem skodowania listów. Piętro 3. Najlepiej zachowane pomieszczenie w dotychczas poznanym kompleksie. Znajduje się tutaj kilka sof, fotel, barak, stół do bilarda i niedziałające radio z lat 30. Anomalia cienia jest tutaj wzmożona. Członkowie wyprawy często popadają w zaburzenia paranoiczne. Podejrzewane zagrożenia psychiatrycznego w razie dłuższego przebywania w kondygnacji. Miejsca siedzące stwarzają poważne zagrożenie memetyczne, które wpaja w umysł obserwatora intensyfikującą się z czasem niechęć do opuszczania tego piętra. Niektórzy donoszą o dźwięku uderzenia kija bilardowego w kulę, kiedy nikt na obiekt nie patrzy. Krążą także pogłoski o dymie papierosowym unoszącym się przy suficie. Piętro drugie. Wojskowy węzeł biurowy. Biura były puste, niektóre spalone. Powietrze nienaturalnie stęchłe. Nie odnotowano zagrożenia SCP-PL-043-1. Piętro pierwsze. Zalane, ekstremalnie silne promieniowanie. Eksploracje kolejnych pomieszczeń już niedługo pojawią się u mnie na kanale.